stabilna, co prawda pochmurna, ale za to ciepła pogoda zostanie z nami przez cały weekend. Weronika Bigus, dobry wieczór Państwu. Nie ma co liczyć na więcej słońca, bo jesteśmy i będziemy pomiędzy układem niskiego ciśnienia znad północno-zachodniej Europy, a wyżem rozciągającym się od Rosji po Bałkany. Takie umiejscowienie układów barycznych nad centralną Europą sprzyja napływowi z południa i południowego zachodu ciepłego, suchego powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Noc na Pomorzu pochmurna z dużym, potem lokalnie także z całkowitym zachmurzeniem, ale bez opadów. Na termometrach od 3 do 4 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali i waha się. Jutro nadal będzie utrzymywać się duże, chwilami także całkowite zachmurzenie, ale padać nie będzie. Termometry pokażą od 7 do maksymalnie 10 stopni. Wiatr do południa jeszcze dość silny, ale później z każdą godziną ma być już coraz słabszy. Ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali i nadal będzie się wahać. Zerkamy jeszcze na mapę Bałtyku. Tutaj i w dzień i w nocy wiatr południowy o maksymalnej sile do 7 stopni w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę dobrego, pięknego weekendu. Do zobaczenia.